Cześć, z tej strony Maciek i witam Was po raz kolejny z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Przed nami kolejna książka, o której chciałbym Wam opowiedzieć. Bardzo odmienna od tej, o której rozmawialiśmy poprzednio, ale równie wciągająca, równie inspirująca do podróży. Poznajcie Gorączkę Tomka Michniewicza. Teraz czołóweczka i lecimy. Tomek Michniewicz to polski dziennikarz, reporter i fotograf młodego pokolenia, który w swoim literackim dorobku ma na dzień dzisiejszy 4 książki, ale już w październiku tego roku będzie premiera 5 pod tytułem Chrobot. Moim zdaniem już dzisiaj możemy mówić o nim jako o potencjalnym następcy wielkich polskiego reportażu, takich jak Ryszard Kapuściński albo Jacek Pałkiewicz. Gorączka to pierwsza książka Michniewicza, na którą ja się natknąłem, natomiast druga z kolei wydana przez tego autora. Trzeba przyznać, że wydawnictwo Otwarte wykonało tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, bo książka wydana jest po prostu ślicznie. Ma bardzo dużo zdjęć, które pozytywnie wpływają na imersję czytelnika, a dodatkowo wydana jest na bardzo dobrym jakościowo papierze. Co jest charakterystyczne dla książek wydawnictwa Otwartego, to to, że są one fizycznie ciężkie, co z jednej strony oczywiście może wpływać jakoś negatywnie, szczególnie jeżeli ktoś, tak jak ja, bardzo często podróżuje z książkami, natomiast sprawia, że książka kapitalnie leży w ręku. Chyba każdy chłopak wychowany w latach 80. i 90. marzył o tym, żeby przeżyć historię rodem z filmów z Indianą Jonesem. Żeby poczuć, jak to jest przenieść się chociaż na chwilę w scenerię rodem z ulubionego filmu. Nie no, nie tą scenę miałem na myśli, tą drugą scenę. Jak pokazuje nam Michniewicz w swojej książce, wizje Spielberga wcale nie były tak odległe od rzeczywistości, jak mogłoby się wydawać. Autor zabiera nas w szaloną podróż po całym świecie, podczas której będziemy szukać zatopionych hiszpańskich galeonów, zajrzymy do wietnamskiego więzienia, będziemy również grali w ruletkę w Vegas i walczyli z kłusownikami w Zimbabwe. Barwne historie opowiadane przez Michniewicza pochłonęły mnie bez reszty i nawet nie zauważyłem, kiedy stały się stopniowo coraz bardziej poważne i zaangażowane. Z opowiastek o łowcach skarbów, niczym z Hollywood, stały się studium ludzkiej chciwości i dążenia do bogactwa. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa aspekty książki Michniewicza. Pierwszy z nich jest niewątpliwie ogromne zaangażowanie autora. To zdecydowanie nie jest kolejna książka napisana przez przypadkowego turystę. Michniewicz faktycznie doświadcza przygód zarezerwowanych dotychczas dla prawdziwych łowców skarbów. Nurkuje w oceanie w poszukiwaniu zatopionych galeonów, zwiedza najeżone pułapkami kopalnie, a to, czego dokonał w Afryce, sprawia, że ręce same składają się do klasków. Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić Was do zapoznania się z historią i z sytuacją rezerwatu Imire oraz z projektem Michniewicza o nazwie Tatendę. Drugim z elementów, o których wspominałem przed chwilą, jest kapitalna kompozycja książki, która jest w zasadzie zbiorem reportaży powiązanych ze sobą wspólnym wątkiem. Przeplatają się one ze sobą z częstotliwością, która nawet przez moment nie pozwala nam się nudzić. Wrażenie robią też fabularyzowane historyczne retrospekcje. Bardzo podoba mi się taki sposób rozplanowania książki i w niczym nie przeszkadzało mi to, że w 1/3 Gorączka nie opowiada już o życiu poszukiwaczy skarbów, a raczej o walce z osobami owładniętymi przez żądzę zdobycia pieniędzy za wszelką cenę. Gorączka Tomka Michniewicza ma wszystko, czego poszukuje w tego typu książkach. Wciąga bez reszty, a przy tym jest wartościowa i pouczająca. Podobnie jak John Krakauer, Michniewicz na pewno powróci jeszcze na mój kanał. Tymczasem to tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnej recenzji.